57 odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. No i widzę, że statek się wycofuje. Dostał ostre cienki, można tak powiedzieć, w prosty sposób. Okej, kierujemy się tutaj do naszego listu. Kontynuujemy exploring Karaibów. Żeśmy trochę zdobyli hajsu z minerałów, więc wiecie, teraz możemy na bogato wzmacniać naszą kawkę. O, ja bym sobie jeszcze ten bryk podbił. No kurde, kusi. Kusi, bo ma to wszystko, co ja potrzebuję. Postraszyliśmy statek, więc wiecie, teraz można atakować spokojnie. O, szarżuje teraz. Gówno nam zrobi tymi swoimi działkami. Dobrze. Jeb! O kurde, jak to stało. Pośle... A, nie mam artylerii. Kurde, ale żebym teraz to zmaścił, nieźle. A tam! Gówno obrywam z twoich działek. Dobra, padli już. Teraz możemy brać to, co nam się należy. Bo oni przegrali tą bitwę. Więc wszystko nasze. Wiem, od razu zaczynamy wjazd z bitwą. Wiem, jestem niezły. Nie. Czekajcie, zaraz to ogarniemy wszystko. O kurde, no nie wybiję tego gówna hiszpańskiego. Więc w inny sposób to załatwimy. Czekaj, daj mi w tą beczkę strzelić. Beczka. Beczka. Jeb, poszło. Pięknie. Strzelaj! Tak jest. Bez paniki, odważnie. O tak. Dobra. Oj, mamy już mało ammo. To jest dla nas tylko ostrzeżenie, że powinniśmy sobie zebrać trochę amunicji. Dobra, jest nasz kochany łup. Bierzemy to wszystko. Pięknie, należy nam się za to. No, teraz mamy łowcę, który będzie nas ścigał. I to mi się nie podoba pod każdym względem, więc teraz mamy przypał łowców, jeśli chodzi o to właśnie. O, co to płynie? Liniowiec. Nie, szczerze to mi się nie przyda, ale kasa by była z tego. No szkurde, łowca, spieprzać mi, nie chcę mi się z wami walczyć. Dobra, uciekamy mu. Nie dogoni nas, Palant. Chyba oszalał. Nie da rady. Nie z nami. Zrobię tutaj... O. Ominowanie. I nie przejdą, gnoje. Teraz mają problem. O, to mam naszą mini wysepkę. No nie da rady. Powinno się to gówno już cofnąć. Na wszelki wypadek jeszcze rzucę jedną parę min. Teraz to już się wycofa ewidentnie. Chyba że na serio się tam wpieprzy. Dobra. Jest nasz skarb razem z listem. Jeb. Dobrze, żeśmy się na pałę tam wjechali. No chciałem z liny, ale dobra. Niech już i tak będzie.
Najpierw liścik, bo jest bliżej. Potem skrzyneczka. Okej, okay. I co w niej będzie zawarte? Jak coś to potem sobie zrobię taką czytankę. Taki jeden odcinek poświęcę na... Nie wiem, czytanie, jeżeli chcecie oczywiście. Wasz wybór. I ja bym przeczytał wam wszystkie w kolejności te listy, które dostałem. Które znalazłem, przepraszam. Dobra, jeszcze mamy skrzyneczkę. No, pierto. O tak, już. I zarąbiście. Teraz kierujemy się tutaj, do naszej kawki. Rzecz jasna. A nie wiem, czy tam łowca nas przestał gonić. A nie, on się zatrzymał celowo. Skubany. Nie, trzeba będzie go zaskoczyć, albo będziemy mieli problem. Albo będziemy mieli właśnie ten nasz problem. No, łowca nas zaraz dogoni. A to szuja. Czaj, drewna dużo. Kurde. Zrobiłby tu wojnę, ale wiecie, byłby potem problem. Dla mnie. O, coś było dużo metalu. Coś z metalem było. A jestem zarażony na metal. O, tam. O kurde. Dobra. Łowca się chyba prosił o to, więc musi oberwać do swojej partii. Nie przeżyje tego. Jeszcze ma jednego strzała. Nie, poszło. No, przypłynął do nas. Chyba trochę spalony. Nie, na hardcora od razu. Co my się będziemy tam. Przejść, zdobędziemy trochę metalu. Nie. Już was tu jedziemy. Lol, nie było odgłosu. Jakie zbugowane. Okej, okay, zniszczeni. Tak jak chciałem w sumie. Tylko szkoda, że oni się o to prosili. Bo oni już i tak byli niedaleko nas. Kurde, ale teraz się wojny narobi. Ja znowu nazbieram sporo tego gówna. A ja mogłem zrobić co innego. Tak to kolejny łowca nas będzie. No i jeszcze liniowiec. O, dobra. Prosi się o to. Czyli chce wojny. Wow, 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 wow. Spokojnie, spokojnie. Kurde. Nieźle nas tutaj napastują tymi ciężkimi kulami. A jedziemy z nimi. Pewnie na hardcora. Trzeba tak w sumie nawet. Dobra, chodzimy na pokład. Oto naszego liniowca. No, zniszczymy sobie banderę. Tutaj skacz, tu. Ale może nie w tą stronę, ale dobra. Jak tam chcesz. Jest, ruszamy, ruszamy. Jest. Ty, ty, kolego, kolego, kolego. Tam, masz spadać na morze. O, spadł sobie, tak jak chciałem. Wow, dostaliśmy. Ej, ja mu oddam. Dobra, zginął. Więc w sumie mam go z głowy. Może zbiorę z niego ammo. Bardzo potrzebuję ammo. Nawet bardziej niż mi się wydaje. Masz coś, kolego? Czekaj. Przeszukam cię tak na szybko. O, miał kolega ammo. No, a się nie chciał przyznać. Ale oszczędziliśmy mu tego trudu. Zginął.
i możemy zniszczyć naszą banderę. Jej, pięknie. Ciul. Czyli to byli Anglicy, tak? Wiecie, chcę się upewnić, czy się nie mylę. O, o, już nie ma ciała. Szkoda. Dobra. Teraz zabójstwo podwójne będzie? Nie. Ale jedno było, chociaż było. Yeah. Dobra, przeładuj sobie broń. Ja bym jeszcze te ciała... Czekaj, nie, daj mi pozbierać te ciała, okej? Okay? Jak dasz mi ciała pozbierać... Nie, koleś się prosi ewidentnie o manto. Dobra, chcę zbierać ammo. Dobra, ammo daj mi zebrać. No nie zbiorę, nie. Dobra, gińże już. A, ładnie. Dobra. Kolega nam tu już zginął, nieprzytomny, a raczej już trupem leży. A wy co, a wy co? My sobie zmniejszymy jeszcze poziom rozgłosu. Bo to trochę już masakra z tym jest. Dobra, przynajmniej już nas nie nękają. Nie, jeszcze jest fregata. To nie koniec. Jakby to nam się wydawało. Jak tamten dostał. Niech to tylko podejdzie. Dobra, brasujemy. Chwileczkę, płyniemy po niego. Nie ma. Co on ma tam ze sobą? No, troszeczkę drewna. To go tam... O, mamy moździerz. A, to go pojedziemy teraz. Bez trudu. Jemu starana! Ale dostał. I... Nie, na koniec. Chwileczkę, jeszcze go tu chcę pojechać, bo nie chcę mi się go już niszczyć. A masz tu z moździerza. Żegnam pana. Dobra. Co my tam mamy? Uuu, tu liniowiec porządny. Atakujemy. Dzisiaj musi być dużo ataku. Na ten liniowiec owszem. Bo ma ten nie dość, że drewna, to dużo metalu. Więc ten liniowiec ewidentnie musi paść ofierze. I mnie to nie obchodzi. Atakujemy? Pewnie, że atakujemy. Okej, okay, już wywołaliśmy zamieszanie. O, zakręca, czyli chce atakować już. O kurde, uwaga. O kurde, to może być wręcz niebezpiecznie. Padnij. Dobra. A teraz atak. Kurde. Mają przewagę. Jeszcze mają morze. To wiecie. Kurde, no. Aj. Nie możemy sobie ich lekceważyć od razu. O kurde. O kurde, zbudowaliśmy. Kurde, teraz mamy naprawdę nieźle przestrane. I to już naprawdę trzeba ogarnąć. Dobra. Lepiej to tak zrobimy.
Troszeczkę zawrócimy. Ale mają przynajmniej te kanonierki, to nam gówno zrobią. Dobra, pada liniowiec. Już pokonany. A myśleliśmy, że nas pokona. Niestety przeliczył się kolega. Co tam jeszcze płynie? Boże, kolejny linowiec. Ja mam chyba jakieś już skizy. Co tam atakuje? Co tam atakuje? Dobra. Ruszamy. Tutaj już trzeba na całego. O tak. Dobra. Wiem, uzależniłem się od statków. Ale to już naprawdę trzeba. Inaczej będzie lipa. Jeb. Gdzieś jeszcze jakaś beczka. Beczułka jest. Dobra. Tu dwóch delikwentów trzeba wybić. Dobra. To mam z głowy. A, moc zbiorę? Nie zbiorę. Dobra. Ale sobie za to zrobię to. O tak. No. Dobra. Kolega padł. Zbieramy jego ammo. Chcę zebrać jego ammo, no. Dobra. Ma dla mnie ammo. Gdzie jeszcze jeden jest? Tak wysoko, matko. Naprawdę mają coś nie po kolei w tej głowie. A, to bandera, dobra. Myślałem już. Dobra, wszystko mamy. Co, tam są trzy liniowce. Nie gadajcie nawet. Nawet nie gadajcie. No chcę jakoś zejść. Jeśli mogę. O, tam jest hak. Przez haki zejdziemy. Dobra. Pięknie. Pięknie ich teraz pomiażdżymy. No. Jak nie możesz walczyć, to przeładowywuj broń, no. I tyle. Jak to pięknie wygląda. Naprawdę przecudnie. Nie, dobrze, dostał. O, to możemy podpalić. O, powalczymy sobie muszkietem. Lol, powietrze bijemy. Fajnie. Nie. Tak jest. Dobra, chcę moje miecze. Okej, okay, wszyscy padli. No, to liniowiec mamy już zaliczony. Dobra, ja już mam dość tych bitew morskich. Tak szczerze mówiąc oczywiście, na ten odcinek. Bo już trochę się minut pewnie zebrało. A ja nie chcę tego wszystkiego na bitwy morskie zmarnować. Ale co my tam mamy? Kanonierka, bryk, szkuner, dobra. Najmniej kłopotliwe statki. To nas teraz kanonierka atakuje. Najgorsze gówno. Poszło, się spaliło. Dobra. To gdzieś byśmy się tepli. W tym wypadku. W tym wypadku możemy się tepnąć tutaj, żebyśmy sobie popłynęli teraz do New Bone. Dlatego tak też sobie zrobimy. Koniec już, starczy już tych bitew morskich, lagi, spoko. Trochę żeśmy się pobawili. O, skoro jak już tutaj jesteśmy,
to sobie trochę kupmy rzeczy dla naszej kawki. Właśnie. Mamy już tyle tego metalu, tyle drewna, że to jest po prostu strach pomyśleć. Okej, najpierw może sprzedajmy cukier. O Boże, już jesteśmy bogaci. I to zarąbiście. Naprawdę, nie no. Super, okej, działa burtowe. Siła taranu. Moździerz, bierzemy działka. Czekaj, a weźmy sobie tą siłę taranu za 15 kafli. O, możemy jeszcze jedną wziąć. 675 metalu mamy, to chwileczkę. To tylko 300 metalu, a tu ile? 500, a to bierzemy działa burtowe. O kurde, teraz trzeba mieć schemat, elitarny zestaw armat. Łożesz wpytę. Mamy jakieś odblokowane właśnie rzeczy. Szare żagle. Skórzane żagle. Kupimy sobie szare żagle. Sobie odblokowaliśmy za to, żeśmy przeszli chyba wszystkie te właśnie zlecenia kaperskie. Diamentowe żagle, co? Zdobione, elitarne. A to chyba kupowałem, tylko już zapomniałem o tym. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze? O, koło sterowa. 500 metalu! Was chyba naprawdę już pogrzało. Totalnie. Amunicja. O, amunicję sobie trzeba uzupełnić właśnie, bo tutaj jakoś tak biednie. Bez tego ammo. A tak przynajmniej to będzie jakoś. Okej. W sumie to żeśmy już uzupełnili dość. I zrobili sobie za dwa upgrade'y. Co nam to po prostu da przewagę większą w walce, w bitwach morskich. Okej. O, że mamy elitarny taran. Co naprawdę najlepszy zestaw armat. Ło! Teraz będziemy chyba jechać naprawdę na koksie. O, pięknie. Okej, teraz mapkę włączamy i teraz tu płyniemy do New Bone. A chwileczkę, jeszcze sobie sprawdzimy mapy. Mapy, 4, gdzieś najbliższe właśnie. Nam teren, o jest 432-118. I to właśnie będzie ten teren, w którym zdobędziemy tą mapę. Tak, tak przynajmniej myślę. No, dodamy radę. Co ty robisz, Edward? Tam będzie jakiś skarb. No tylko sobie popłyniemy tam. Zbierzemy. A tu co płynie? Znowu liniowiec, ale tam już nie ma nic ciekawego. Co tam jest? Szkuner nie da rady z takim bydłem. Cóż, to zaraz płonie. Ale to gówno hiszpańskie jest szybkie. Dobra, lepiej nie wtoczajmy się w... O, właśnie. Tak właśnie skończył szkuner hiszpański. Na tym, że Anglia pokonała. Dobra. Rozbitkowie. Te sprawy. O, już jesteśmy prawie na miejscu. Ale trzeba uważać, bo widzę, że jednak się szykuje na jakąś walkę. Kolejny liniowiec, ale ma dużo płótna. Liniowiec. Kurde, masakra tam jest z tą Anglią. O, śpiewają moją ulubioną szantę. O kurde, jak zlagowało. Dobra, teraz trzeba... No naprawdę! Aj, kurde, jeszcze liniowiec, dobra. Ekstra, ekstra. Stój, stój, stój. Oni chcą nas właśnie tak zrobić, bambuko. Dobra. Ja tak się nie bawię. Dlatego zaraz zginą. Teraz trzeba się znowu zatrzymać. Dobra. Sprowokowali nas, dlatego szykujcie się na... Jak dostała ta fregata.
No i od razu już mamy do przejęcia. A co ono tutaj ma? O! Przyda się. Przyda nam się metal. No to znowu bitwy morskie. Prosili się o to. Ja tu byłem niewinny. Oni byli pierwsi. Zaczęli ze mną. Dlatego teraz mają przesrane. U mnie. Chwileczkę, pistole. Dobra. Jeb, dostał jeden. I jeszcze jeden. Czekaj. Kolegę namierzymy. Dostał. Flery. I teraz zabójstwo z powietrza. Jeb. Dobrze, że zrobiłem taką dziwną kontrę. Ale ładnie. Żeśmy ich tu pozbijali. Dobra. Beczka wysadzi się zaraz. Jeb, poszło. Trochę załogi zginęło. No trudno się mówi. Przeładuj sobie broń. I teraz nawalaj. Jeb. Tak. Wszyscy zginęli. No. Oddali się. Ja się napiję. Zdrowie kamratów. Okej. O. Może być. Zmniejsz poziom rozgłosu, bo i tak nam gówno zrobili. Póki co. Dlatego zmniejszamy. Tylko jeszcze ten statek mnie niepokoi. Co mnie to będzie wkurzało. Postraszymy ich tym gównem. No fajnie, akurat wtedy, kiedy nie trzeba, musiał mnie wywalić. Co za syf. Dobra. Dobra, padnij. Zrobimy taran. O, taranujemy się w nich. Czemu by nie? Już mają przestranę. O kurde. Na własną odpowiedzialność to robimy. Ty patrzcie, ten niewiec był szybki. Jakie lagi. Ale jedziemy z nim. Też mamy moździerze. Pewnie. Nie wiem, czy przypadkiem nie zginiemy, bo wiecie, teraz pływamy w taką strefę, bo to jest masakra. Strefę masakry, powiedziałbym wręcz. Dobra, moździerz. Kończę robotę, bo nie chcę tutaj masakry ładnej zbierać. Dobra, masz to z moździerza. Dobra, padli. Ale chyba się za mnie nie wzięli, nie? Dobra. To podbijemy jeszcze ten statek. W sumie galeon. No szybciej, że tam płyń. Dobra. I jedziemy z tym. Spokojnie jebać się tam, chłopcy. Ja tu tylko chcę zrobić porządek, nic więcej. I to tyle w sumie. Tu mamy specjalnie do spinania się taką drabinkę jakby. Dobra. Jak walka to walka. Ej, koledzy, koledzy. Żeby wam się coś w kufce nie pomyliło. Dobra, padłeś. Dobra, w sumie i tak dobrze mi się oberwało, bo chcę teraz zniszczyć te zapasy prochu. Jeb, jak zlagowało na chwilę. Tutaj kolejny.
Dobra, poszło. I jeszcze jedna beczułka. Uciekać. Kurde, strzelać! Ale dalej tam nawalają coś, widzę. Czyli liniowiec na liniowiec, no nie może być. Przynajmniej to jakoś wygląda. Tu w tle tutaj się nawalają, my też się nawalamy. Lepiej być nie mogło, powiem wam. Dobra, przeładuj sobie kolego bronię. Przeładuj sobie znowu. Ale widzę, że wolą walczyć w taki sposób. Tutaj jeszcze ten kolega. Nie, poszło, poddać się. Lufy odłożyć, mieczyki też. A nic wam nie zrobimy. Okej, okay, dobra. Ładnie się wzbogacimy znowu. Okej, okay, dobra. Koniec tych bitew. Mam już je po uszy dość. Na dzisiaj, bo nagrywam zapasowy odcinek. Starczy już tego, naprawdę. Mam już po dziurki w nosie tych statków. Same liniowce tutaj są, to jest po prostu masakra. EHMS Gibraltar. Fajnie. O, 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 kolego, kolego! Edward! Jak ty się nie ogarniesz, to ja ci przerobię. Ty chyba jednak już sterować nie umiesz, za stary jesteś. Emerytura by ci się przydała, nie? Za dużo już zrobiłeś swoim... No naprawdę... Chociaż dajcie zacumować. Dajcie zacumować. Dobra, cumowanie będzie. Uff, dobrze. Już mam dość tych bitew. W końcu chcę się rozluźnić. Co jest? Co lokalizacja celu? New Bone. A, bo mamy tu magazyn. A to w sumie zrobimy to. I tak jeszcze mamy trochę czasu. To się możemy o to postarać. O, ktoś tutaj skrzynkę zostawił. Teraz trzeba tylko ogarnąć to na prosie. Najlepiej zacznijmy od tych krzaków. To jest w ogóle podstawa. Użyjmy strzałki berserkera na tym oto typie. Dobra. Ty tutaj chodź do mnie, zaraz zginiesz. O kurde. Fuck. Zaraz zaalarmuję, koleś. Nie ma alarmowania. Jep, ściągamy dzwon. Dobra. Okej. Szukamy dalej typa. Ciężko będzie. Owszem. Są wyjce rude czy zwykłe? Chodź tu. No naprawdę. O kurde. Co wy się tu pchacie? Przeszukam sobie tego kolesia. Okej, okay, pewnie miał naboje. Ale okej. Okay. Szukamy dalej. Z tego względu, że chciałbym już znaleźć tego typa. Pięknie zebrał. O, teraz go przeszukuję. Jest, mamy naszego klucznika. Teraz trzeba ukraść ten klucz. A jak nie, to kapa totalna. Kolega sobie tu podejdzie.
ten ciężki. Nie ma uciekania. Jeb, dostał. Teraz kolega padnie. To tyle? No nie miał iść spać. Kurde mol. Aha, on mu teraz pomógł. Jaki bajer. Nie ma. Teraz żeście przegięli pałę. Teraz masz atakować, kolego. Jeb. Dostał. Majne klucze. Dobra. Zbijamy. Okej. Wszystko na luzie, spokojnie. Jeb. Dobrze. Dobra. O. Nic nie zrobisz. Już się poddaj. O, udało się. Na prosie. O, 1000 reali. Premia. Jak na mnie, bardzo fajnie. Dobra, idziemy, idziemy. Wynocha mi z tym łupem. Okej. I świetnie. Według mnie świetnie się to spisali. Koledzy z teamu. Tylko co tu jeszcze robią ci idioci? Tam. O, kolega chyba jeszcze chce naprawdę podzwonić sobie. Wow. O, wpytę. Ale żem dostał ładnie z bombą na ryju. Dobra. Magazyn splądrowany. To na dobre nam wychodzi. A zabić ich ładnie tu. Jeb. To było dobre posunięcie. Jeżeli chodzi o to. Teraz trzeba kuferek z powrotem zebrać. To było też troszeczkę głupie. Bo żeśmy teraz dali im zginąć. Ale jest git i tak. Chcę tylko jeszcze zebrać ten punkt widokowy. I ewentualnie... O, mamy tu zlecenie zabójstwa, to... I tak nie da rady. Ale w końcu mamy jakiś inny punkt widokowy. Jakaś odmiana w końcu. O, tu się możemy powspinać. Oj, git. Wow. Spokojnie. Bez przesady. Bez takich mi tu już wiecie. Dobra. Nie no, pięknie, pięknie. Coraz to kolejne wyspy i coraz lepszy Edward. Naprawdę. O, stary. Jeb, do siana. Coś jeszcze tak zbierzemy, bo zlecenie to ja już raczej nie będę mógł w stanie wykonać. Jak na ten odcinek. Więc tutaj już sobie od razu odradzam takie zabijanie już. Lol. Fajnie, że ryby tak potrafią pływać, że nawet przenikają przez piasek. Nie no, pozdro, pozdro. O, to można sobie biegać normalnie. Tak, chcę, bardziej wolę biegać niż pływać. To szybciej jest dla mnie. Okej. Tu mamy fragment danych. Okej. No i ten fragment danych jest tam. A my się dostaniemy tutaj. Proszę. Jak to było szybkie i hardkorowe wejście. No i trzeba skoczyć, nie ma wyboru. Dobra, skierujemy się jeszcze po stele majów i te skrzyneczki. Skrzyneczki i fragment danych. I skończymy odcineczek.
A na następnym zaczniemy robić zlecenie zabójstwa. Ło, jak on się dziwnie wspiął. W sumie tak klasycznie bardziej. Tak na hardcora, szybko i sprawnie. Dobra, no beczki się zrespiły. Jest Stella Majów. Jeszcze trochę i możemy już spokojnie myśleć o odblokowaniu odzienia Majów. Woo! O, jaki banał. No właśnie. Dobra, teraz tam się kierujemy. Jeb, czampa, ała. Główka rozbolała pewnie. Rozkopiemy to. Pozbieramy jeszcze tamte dziwadła. I ja już kończę nagrywać oczywiście. Nie to, że kończę z kanałem. Nie, tutaj nie ma sprawy. Nagrywać i tak dalej będę. A co my tu? To jest też kapucynek. Kurde, myślałem, że to już jest wyjec rudy. Muszę się dowiedzieć, gdzie są te wyjce rude. To bym zapolował na jednego. Starczy mi tylko jeden. O kurde, ale szturmują porządnie. Jezu. Kurde, gorszych laków już nie mogło być. LOL, dostałem. Jakim cudem, ten koleś naprawdę hardkorowo strzela. Ja chciałem po tym, no Boże. Co za drewniane sterowanie. Tu masz się wspiąć. Rozumiesz? O, chyba zrozumiał mnie w końcu. O. Ja cię, jaka łajza z niego. Chodź, chodź, chodź tu. Chodź tu, cip, cip. Jep, poszło. I tamtego też zestrzelę, Dauna. Dostał hejcika. I się cieszy pewnie. Jeszcze dwóch musiałem tutaj wywołać. Aj, zlamiliśmy sprawę. No wykończ go szybko. Szczerześmy nie zdążyli zebrać fragmentu danych, a ty, nie wiem, walczysz o byle co z nimi. O. Teraz chyba dobrze zrobimy. Tak jest. O to mi tylko chodziło. A on nie wiem co porabiał. No totalnie down. Jep. O, trochę gleba była. No i jeszcze mamy ze dwa zlecenia zabójstw, ale to już w następnym odcinku. Zatem dziękuję wam bardzo za obejrzenie 57 odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. I napiszcie w komentarzu, czy po prostu chcecie już te misje fabularne, czy jeszcze byście chcieli popatrzeć, jak Edward oczyszcza Karaiby ze wszystkiego, co się tylko da. Dobra, ja się już tutaj z wami żegnam. Trzymajcie się, na razie. I do następnego razu. Yo!